jestem w Sosnowcu na ulicy 3 Maja. Chciałbym pojechać w kierunku Mysłowic. Czyli na najbliższym skrzyżowaniu na rondzie Gierka powinienem jechać w lewo, czy też w zasadzie powinienem pojechać trzecim zjazdem. No ale tutaj zobaczmy, zjedziemy sobie. Tak naprawdę nie ma możliwości tym trzecim zjazdem pojechać. Drogę mamy bowiem tutaj w kierunku Mysłowic, ulicę Ostrogórską, zamkniętą. Zobaczcie, zakaz ruchu, czyli muszę tutaj jechać dalej. Oczywiście wcześniej na ulicy 3 Maja mieliśmy tablicę z objazdem w kierunku właśnie Mysłowic, w kierunku Radomia. Czyli przez rondo musimy tutaj pojechać na wprost. No i szukamy informacji z objazdem. Jestem ciekaw, czy będę skręcał w lewo. Tak jest, jedziemy w lewo w ulicę Kościelną. Tutaj za chwileczkę będzie, można powiedzieć, pewien młyn z objazdami, bo zobaczmy, mamy objazd pokazany w lewo, a za chwileczkę mamy objazd do Mościckiego, czyli w okolice Sosnowieckiego Urzędu, bo pewnie za chwilę będzie wyłączona z ruchu ulica Małachowskiego i będzie trzeba jechać do urzędu od ronda Gierka naokoło. Co więcej, zwróćmy sobie uwagę, o tu w to miejsce, mamy zakaz skrętu w prawo w Kościelną, czyli tutaj przy katedrze również nie będzie można sobie skrócić stronę urzędu. Tak więc podejrzewam, że będzie pewnie będą prowadzone za chwileczkę prace na skrzyżowaniu Mościckiego, Małachowskiego i Kościelnej. No ale nic, my się teraz skupiajmy na tym, co jest tu i teraz, a teraz jedziemy sobie w kierunku Mysłowic, w kierunku Radochy, czyli jedziemy objazdem w lewo w Kościelną. Mamy tutaj sygnalizator kierunkowy bezkolizyjny, ale tu nie zawracamy. Panie Fordzie, Focusie, możemy tylko jechać w lewo. Zobaczcie, jaki tutaj ruch w przeciwnym kierunku. Więc tutaj również uważajmy, po drodze mamy przejścia dla pieszych. A tutaj przejście mamy zlokalizowane zaraz za tyłem autobusu. Więc nie mamy kompletnie widoczności na przejście. Za chwilkę, za parę 50 metrów, tam gdzie widzimy wyjeżdżające ciężarówki, będziemy skręcać w lewo. Tutaj już widzę żółtą tablicę z objazdem w lewo, a więc jedziemy w ulicę Jagiellońską. Tutaj ogromny ruch, zwróćcie uwagę, z przeciwnej strony. Niegdyś ten ruch, można powiedzieć, od strony Mysłowic, od giełdy mysłowickiej, od Radochy, od sosnowieckich wodociągów, rozkładał się, można powiedzieć, na dwie drogi, bo można było, tak jak teraz poprowadzony jest objazd, a objazd w przeciwnym kierunku jest poprowadzony dokładnie tak samo. A można było właśnie kontynuować jazdę ulicą Ostrogórską do ronda Gierka i wtedy na rondzie Gierka prawo, lewo, prosto, w zależności od tego, kto gdzie
dalej już na terenie Sosnowca miał cel swojej podróży, a teraz cały ten ruch prowadzony jest właśnie tutaj przez ulicę Jagiellońską. Tutaj mamy przed rondem właśnie tablicę. Tablica podobna była w ciągu ulicy 3 Maja. Tutaj właśnie do tego ronda ulica Ostrogórska jest zamknięta. Zresztą zaraz tutaj zobaczycie. Proszę bardzo, Ostrogórska nie dotyczy dojazdu do posesji oraz pojazdów budowy. Zjeżdżam w kierunku Radochy, oczywiście ustępujemy pieszemu. Więc jak widzimy, przejazd, który normalnie powinien trwać około minuty, myślę, że dwóch, tutaj gdyby można było na prosto jechać, teraz jedziemy ponad 6 km.